Cześć wszystkim, nazywam się Katarzyna Kiedrzynek. Dziś chciałam Was oprowadzić po ośrodku treningowym kobiecej drużyny Paris Saint-Germain. Zapraszam serdecznie. Znajdujemy się w tej chwili na boisku treningowym, na którym codziennie spotykamy się i mocno pracujemy. Jest to ogólnie ośrodek otwarty dla wszystkich kibiców, którzy mogą tutaj przyjść, oglądać nasz trening, ale również też, nie wiem, grać w tenisa, przyjść na basen. Także jest to typowo otwarte, nie jesteśmy zamknięte dla ludzi, tak jak jest to w przypadku mężczyzn, także u nas jak najbardziej można przyjść, można popatrzeć, można też właśnie uprawiać różne aktywności fizyczne. Ogólnie sam ośrodek treningowy nie znajduje się w samym Paryżu. Jesteśmy na Bougivalu, jest to jakieś 30 minut od Paryża, natomiast tutaj od głównego ośrodka Paris Saint-Germain jest to jakieś 20 minut. Miasteczko to znajduje się w okolicy Saint-Germain-Olé, jest to właśnie typowe miasto, z którego ta cała nazwa Paris Saint-Germain pochodzi. Jeżeli chodzi o różnice, jakie dzielą nas Polskę i Francję, no wiadomo, tutaj piłka kobieca stoi na dużo wyższym poziomie. Kluby są bardziej profesjonalne niż w Polsce. Dlatego ja przyjeżdżając tutaj, no byłam w niewielkim szoku, tak, jak znajduje się, jak w jaki sposób się odnalazłam, tak, w klubie, jak to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o sprzęt, o przeróżne właśnie aspekty sportowe, o tym właśnie, że mamy swój własny ośrodek, na którym trenujemy. No i tak samo poziom, tak, poziom, zaangażowanie, cały sztab trenerski na bardzo wysokim poziomie, ludzie, którzy mają naprawdę pojęcie o piłce. No w Polsce jest to jeszcze na dość no niskim poziomie, tak, jeżeli mam tutaj porównywać do Francji, natomiast no mówię, z każdym rokiem piłka kobieca w Polsce po prostu robi bardzo duży progres. No i mam nadzieję, że jeszcze chwilka i będziemy na takim poziomie jak Francja, jeżeli po prostu będą do obok piłki nożnej kobiet ludzie, którzy po prostu będą chcieli się w to bawić. Więc teraz znajdujemy się na siłowni. Nie powiem, że jest to moje ulubione miejsce, ponieważ zazwyczaj siłownię staram się omijać takim dość dużym łukiem, natomiast wiem, że jestem to bardzo potrzebny do grania w piłkę, więc oczywiście jako już profesjonalny sportowiec korzystam z niej bardzo często. Oczywiście, jeżeli każą, tak, bo sama z siebie też chodzę, tak, ale to zależy już od dnia. Z siłowni korzystamy dość często właśnie w okresie przygotowawczym. No i czasem przed treningami, tak, czasem przed treningami właśnie spotykamy się z dziewczynami, robimy wspólne jakieś ćwiczenia, tudzież po treningach. No i bardzo dużo czasu tutaj spędzają dziewczyny, które leczą się po kontuzji. No niestety jest to miejsce, które no, spędzają bardzo dużo czasu. Ja też tutaj nie powiem, parę dobrych tygodni spędziłam przez moje jakieś niewielkie kontuzje mięśniowe, ale teraz na szczęście jak już idę na siłownię, to tylko po to, żeby się wzmocnić, a nie leczyć, tak? No więc tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, znajdują się baseny, na których też korzystamy z nich właśnie latem. Typowo dla regeneracji. Fajna sprawa ogólnie, ponieważ jeżeli przyjadą, nie wiem, przyjaciele, rodzina, ktokolwiek, cały dzień nie może spędzić na przykład na takim basenie. Tam niedaleko znajdują się również restauracje, gdzie można sobie fajnie zjeść. Także można fajną aktywność tutaj w Paryżu, znaczy w Paryżu, obok Paryża sobie robić. Dalej właśnie znajdują się jeszcze boiska piłkarskie. No teraz troszkę gorszej jakości, ponieważ tam zazwyczaj trenują no, mężczyźni w klasach takich bardzo niskich, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie. I jeszcze dalej znajduje się, za tymi drzewami znajduje się boisko do rugby. I tam sobie właśnie też grają. No i ogólnie tutaj właśnie mamy restaurację, jemy tam posiłki, kiedy mamy dwa treningi dziennie, albo jeden też zależy. No i tak jak widać, korty tenisowe, wszystko jest na miejscu, jeżeli jakąkolwiek inną aktywność chciałbyśmy po prostu spróbować, czy po prostu potrenować, to mamy taką możliwość. Teraz zapraszam Was do szatni. Damski, piłkarski, szatni. Dobra, prysznicy nie ma co pokazywać, bo to raczej no, prysznic jak prysznic. Tutaj znajduje się część, gdzie przyszedują młode zawodniczki, które nie są jeszcze na tyle może doświadczone i po prostu nie są na tyle stare, by siedzieć w drugiej szatni, tak? Na wszystko trzeba sobie zasłużyć. My tutaj też mamy swoje różne takie niewielkie zasady, tak? Które staramy się jakoś to właśnie w życie wprowadzać. Więc tutaj znajduje się właśnie szatnia tych dziewczyn młodszych, natomiast tutaj jest już nasze główne pomieszczenie, w którym przydujemy godzinami. Jest to szatnia. Moje miejsce jest dokładnie tutaj.
Ja sobie siedzę tutaj. No i tutaj właśnie a propos zdjęcia, które jest na mojej szafce, jest nasza była kapitan Caroline Zegar, która właśnie będzie od nowego sezonu zawodniczką Olympique Lyon. I właśnie siedziała tutaj koło mnie i właśnie już wyjeżdżając, a że miałyśmy ze sobą bardzo dobry kontakt, to zostawiłem tak na pamiątkę swoje zdjęcie, abym po prostu, no może nigdy o niej nie zapomniała, to w sumie jest nawet niemożliwe, ale po prostu, żeby mogła sobie tutaj popatrzeć, że była i zrobiła kawał dobrej roboty dla całej drużyny. Właśnie jest taki mały obrazek, jak wygląda mniej więcej cały ośrodek treningowy. Myślę, że ten czas można zaliczyć do bardzo udanych, ponieważ było bardzo przyjemnie i fajnie. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze z Wami w jakiś sposób się zobaczyć. Mam nadzieję, że u mnie na meczu, na który serdecznie Was zapraszam i no fajnie było, kurczę, no. Cześć, dzięki!